Witajcie w programie Moliki Książkowe na szlakach wyobraźni. Spotkaliście się kiedyś z takim pojęciem Moliki Książkowe? Otóż mol książkowy to jest ktoś, kto bardzo lubi czytać książki i spędza z nimi każdą wolną chwilę. Czy wy też jesteście takimi molami książkowymi? Jeżeli tak, to wspaniale. A jeżeli nie, to nie ma się co smucić, bo w każdym momencie można taką przygodę z książką rozpocząć. A gdzie najlepiej taką przygodę rozpocząć, jeżeli nie w bibliotece? Skąd możecie taką książkę zabrać ze sobą do domu lub poczytać w czytelni, tak jak na przykład tutaj w naszej niedużej czytelni. Tutaj znajdziecie mnóstwo książek na różne tematy, które Was interesują. Czy lubicie na przykład baśnie i legendy? Bo takie książki też mamy tutaj w swoim księgozbiorze. I ja Was dzisiaj zapraszam na krótką wycieczkę po dwóch regionach, które znajdują się na północy Polski, Kaszubach i Kociewiu, które mają mnóstwo różnych ciekawych historii, opowieści do wysłuchania. A zatem zapraszam Was, zamknijcie oczy, otwórzcie uszy, uruchomcie wyobraźnię i ruszamy w podróż. Pierwsza bajka, którą Wam przeczytam, nosi tytuł Gniew siostrzanych fal. To było bardzo dawno temu, dawniej niż sięga ludzka pamięć. Wisła, rzeka, która jeszcze nie miała swojej dzisiejszej nazwy, płynęła wtedy prosto do morza, po drodze zbierając wody mniejszych rzek na Pomorzu. Takich jak Derba, Woda i Wana. Tak nazywały się bowiem wówczas rzeki Brda, Wda i Wieżyca. Ta ostatnia, jak dzisiaj, omijała koliście owalny gród Wańsk, rozłożony w rozwidleniu Wisły i Wany. Była to duża rzeka. U jej ujścia do Wisły mieszkało wiele nimf, które cichym śpiewem usypiały gród do snu. Fale rzeki, dziś zwanej Wisłą, mieszały się zgodnie z wodami Wany, płynąc prosto do morza. Któregoś jednak dnia wzburzyły się wody największej rzeki. Zgodne dotychczas fale pokłóciły się. To dwie najważniejsze nimfy wiodły burzliwy spór o kierunek wód. Płyńmy szybciej, mówiła błękitnowłosa nogatka. Dlaczego? Tutaj ja prowadzę wody, odpowiedziała spokojnie zielonowłosa leniwka. Tam w górach biegłam za tobą co tchu, a teraz chcę odpocząć. Płyńmy więc wolniej. Spieszę się, odparła błękitna nimfa, wspierając pluskanie. Nie będę się wlokła za tobą. Dzisiaj chcę wejść pierwsza do morza. Wzmagały spór, a rzeka wypełniała się wirami. W końcu rozszalała się burza. Dwie nimfy nie umiały pohamować gniewu. Pozostałe boginie, mniej ważne wiślinki, podzieliły się na dwa obozy. Orszak błękitnowłosych stanął po stronie nogatki, a powolne wiślinki o zielonych włosach wspierały swoją panią leniwkę. Kłótnia stawała się coraz burzliwsza, aż dwa przeciwne orszaki rozpoczęły wodną awanturę. Gniewowi wodnych nimf przyglądały się topielice zbudzone z głębokich nurtów. Świeciły trupimi główkami, patrząc zdumione wnękami oczu. Ucichł piękny śpiew podwodnych rusałek, gdyż wystraszone zbiły się gromadnie przy obu brzegach, gdzie wody były nieco spokojniejsze. Zbiegły się leśne swawolnice, zwabione głośną kłótnią, a w zaroślach hasały dziwożony, przypołudnice i inne różne zwidy. Złośliwe jędze jeszcze bardziej podrażniały gniew, by nie dopuścić do zgody. Korzystając z ogólnego zamętu, wszystkie duchy i zmory swawoliły do woli. Na pobliskich wzgórzach jędze odbywały swoje sabaty, a gniew wiślanych księżniczek trwał nadal. Co to się działo? Płynęły kłócąc się przez 10 kilometrów. Wtedy gniew ich rozgorzał na dobre. W rzece, niby w piekle, gotowały się wodne nawałnice. Jakby dno wywrócono do góry. Zgniewana do ostateczności nogatka uprowadziła swoje błękitne wiślinki nową drogą. Wyszła z rzeki i w szaleńczym biegu wyryła nowe koryto dla swoich fal. Popłynęła w prawo. Natomiast zielonowłosa wolno płynęła nadal dawnym nurtem. Obie siostry wchodziły do morza samotnie, każda w innym miejscu, by się nigdy już nie spotkać. Od tego dnia, w którym wiślane siostry wszczęły spór, gród nad Wisłą zmienił nazwę. Wańsk nazwano Gniewem.
Przepływając bowiem obok tej osady, rozpoczęły sprzeczkę wiślane księżniczki. Zaś tam, gdzie kłótnia wrzała największa, w miejscu, gdzie siostry postanowiły się rozejść, powstało osiedle zwane Piekłem. Tak do dzisiaj płyną dwie siostry osobnymi nurtami. Ta błękitnowłosa niesie swoje fale nogatem, spiesznie podążając do Bałtyku. Zielonowłosa prowadzi swoje piękne, lecz leniwe wiślinki szerokim korytem leniwki. Druga bajka, którą chciałabym Wam przeczytać, nosi tytuł Gryf i Zwinisława. Gdy mszczuj pierwszy, zwany Spokojnym, a znany także pod imionami Mściwoj lub Mestwin, był bliski śmierci, a działo się to w 1220 roku, przywołał do łoża najstarszego syna, Świętopełka, by przekazać mu swoją ostatnią wolę. Synu mój, niedługo umrę, rzekł władca pomorski. Już bliska chwila mego zejścia. Kiedy opuszczę ziemię, spełnisz moją wolę. Podzielisz księstwo między swoich braci. Ty zaś zasiądziesz na gdańskim tronie. Po śmierci mszczuja rządy na Pomorzu przejął zgodnie z wolą ojca Świętopełk i podzielił resztę dzielnicy między braci. Racibor, najmłodszy, zwany inaczej Ratyborem, otrzymał księstwo Białogardy nad Łebą. Warcisław, zwany też Wartysławem, osiadł w Świeciu, a Samborowi przypadła ziemia Tczewsko-Lubiszewska. Taka była wola naszego ojca, powiedział Świętopełk do młodszych braci. Ziemię podzieliłem podług mojego uznania. Nim zaś dojdziecie do wieku dojrzałości, będę nad wami sprawował opiekę i zarządzał waszymi dzielnicami. Gdy Sambor wyrósł na męża i opanował rycerskie rzemiosło, zwiedził swoją dzielnicę. Książę był młodzieńcem gorącej krwi, dawał się w liczne intrygi i dworskie romanse. Obok tych wad posiadał wiele zalet. Był bystrym włodarzem i miał wyrobiony zmysł gospodarski. Na stolicę swojej dzielnicy upatrzył sobie osiedle położone nad rozległym jeziorem, wśród bogatych lasów. Osiedle zwało się Lubiszewo. Lubiszewo, pomyślał młody książę, polubią to sioło. Ogłosiwszy się księciem tej ziemi, kazał rychło wznieść zamek tuż przy szlaku biegnącym z Gdańska na Kujawy. Mianował urzędników książęcych, którym powierzył nadzór nad gospodarowaniem, a sam ruszył w podróż do Rostoku. Tam, w stołecznym dworze Mecklenburgii, najdalszej dzielnicy zachodniego Pomorza, upatrzył sobie żonę. Po powrocie do Lubiszewa zwołał wszystkich mieszkańców grodu i przedstawił im swoją wybrankę. Oto żona moja, Mechtylda, poślubiona mi księżniczka meklemburska, córka księcia Henryka Borwina i Krystyny, córki Knuta, króla Szwecji. Odtąd Mechtylda jest panią tego dworu i współwładczynią całej dzielnicy. Po roku rozeszła się po księstwie radosna wiadomość o tym, że na Samborowym dworze urodziła się córka. Nadano jej dwa imiona, Zwinisława z woli Sambora dla upamiętnienia imienia babki i Małgorzata na życzenie Mechtyldy. W tym dniu wszyscy mieszkańcy dzielnicy bawili się hucznie od Lubiszewa po Tymawę. Na dworze roiło się od gości. Pod czaszy Domasław z Korczagów dolewał wina do szklanych pucharów, a stolnik Wirgon ku uznaniu wszystkich biesiadników wydawał kuchcikom komendy, by wnosili na stoły coraz to nowe pieczenie z dziczyzny, z baraniny i cielęciny. Gdy Zwinisława ukończyła 2 lata, często widywano książęcą parę, jak z córką wychodziła na spacery. Pewnego dnia Sambor i Mechtylda wyszli z córeczką na przedgrodzie, w stronę jeziora. Wtedy stała się rzecz niebywała. A stało się to tak nagle, że książę nie zdążył zareagować. Wielki drapieżnik spadł z nieba jak błyskawica i porwał dziewczynkę. Ku przerażeniu rodziców ptak uniósł wysoko małą Zwinisławę i byłby ją na pewno uprowadził. Wreszcie Sambor dobył łuku, napiął cięciwę, lecz w obawie, by córki nie zranić, odstąpił od zamiaru wypuszczenia strzały. Wtedy z przyjeziornych zarośli wzbił się w powietrze dziwny stwór. Ni to orzeł, ni to lew. Wzleciał w pogoń za drapieżnikiem, dopadł go i stoczył z nim w powietrzu straszną walkę.
wyrwał dziewczynkę z jego szponów i całą i zdrową złożył u stóp przerażonych rodziców. Uradowana Mechtylda wzięła córkę w ramiona, a Sambor z podziwem przyjrzał się skrzydlatemu lwu. Jakże się mam tobie odwdzięczyć i kim jesteś? Jestem gryf, odezwał się niby ptak ludzkim głosem. Gryf? Tak, lwi orzeł, potwierdził ptak. Opiekuj się tym dzieckiem, wyrośnie na dzielną dziewczynę. Minie 20 lat i zostanie królową. Przekonasz się o tym. Gdy moje słowa się sprawdzą, wrócę po zadośćuczynienie. To powiedziawszy, gryf wzbił się wysoko w niebo i zginął za wieczornym horyzontem. Długo przekazywano sobie to niecodzienne wydarzenie. Jednak po latach uszło z pamięci ludu. Tylko nieliczni odmierzali czas, czekając na spełnienie przypowieści dziwnego gościa z nieba. Nawet Sambor i Mechtylda niewiele uwagi przywiązywali do dawnej przygody z gryfem. Lubiszewski pan borykał się z wieloma kłopotami politycznymi, prowadził zatargi ze starszym bratem, siedzącym na gdańskim tronie. Mechtylda zaś zarządzała dworem. Zwinisława rosła w gronie rówieśników. Najbardziej lubiła towarzystwo chłopców, była sprytna i przebiegła. Dobrze władała łukiem, celnie rzucała grotem, a w zawodach konnych zawsze była pierwsza. Zwyciężała nawet rycerzy z książęcej drużyny. Sambor był dumny z wyczynu swojej córki, a Mechtylda dziwiła się, że dziewczyna tak wielkiej urody upodobała sobie męskie zajęcia. Zwinisława brała udział we wszystkich polowaniach i stawała do turniejów. Wprawiała w podziw okoliczną ludność, a najbardziej dziwili się zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych zagranicznych dworów. Można ją było często widzieć pędzącą konno. Ludzie kręcili głowami, mówiąc: ach, ta Zwinisława, gna co koń wyskoczy. A przy tym była bardzo życzliwa i dobroduszna. Wszyscy ją darzyli wielką sympatią. Gdy Zwinisława ukończyła 18 lat, została poślubiona duńskiemu królewiczowi Krzysztofowi, który był synem Waldemara II. Z podziwem, no i z pewnym zgorszeniem patrzono na duńskim dworze na młodą pomorzankę. Szczególnie damy dworu nie mogły zrozumieć usposobienia nowej pani, tym bardziej, że wszystkie zazdrościły jej wielkiej urody. Zwinisława uśmiechała się i kpiła z czynionych uwag. Strojnych sukien, chodząc nadal w swoim czarnym, legendarnym płaszczu. Krewniacy Krzysztofa z linii męskiej zazdrościli mu pięknej żony, która potrafiła stawić czoło najsprawniejszym rycerzom królewskiego orszaku zbrojnego. 4 lata później z dalekiej Danii przywieziono wiadomość, że król Krzysztof zmarł nagle i młoda Zwinisława przejęła regencję nad duńskim królestwem. Sambor miał wówczas już około 50 lat. Nadal czuł się doskonale i często, jak dawniej, uprawiał polowania. Wracał właśnie kiedyś z sąsiednich borów, gdy na drodze stanął mu gryf. Rozpostarł skrzydła, więc Sambor musiał wstrzymać konia. Pamiętasz mnie? Zapytał gryf. To ja, lwi orzeł. Moja przypowieść się sprawdziła. Jesteś więc moim dłużnikiem. Pamiętam. Książę przypomniał sobie nagle przygodę sprzed lat. Mów, ptaku, co rozkażesz? Pospiesz za mną, powiedział spokojnie gryf. Polecę nad rzeką i w miejscu, gdzie się zatrzymam, zbudujesz zamek. Tam przeniesiesz stolicę swojej dzielnicy książęcej. Popędź konia, ponieważ słońce już ku zachodowi się pochyla. Twoja wola, odrzekł Sambor i wspiął swoją klacz. Gryf wzniósł się w powietrze. Sambor podążał za nim. Tego wieczora mieszkańcy dzielnicy widzieli na wschód spokojnie lecącego ptaka, a za nim Sambora pochylonego na koniu. Przed oczami księcia wnet ukazała się szeroka rzeka. Gryf kilka razy okrążył zabudowania osady i siadł opodal brzegu. Gdy Sambor do niego podjechał, gryf rzekł: ta osada to Czew. Należy do twojej dzielnicy. Tu stolicę przeniesiesz. W tym miejscu, gdzie stoisz, wzniesiesz warowny zamek. Już nazajutrz Sambor wydał odpowiednie zalecenia i w Tczewie zaczęto budować zamek. W swojej pieczęci Sambor umieścił wizerunek gryfa. W trójkątnym polu stał wsparty na tylnych łapach lwi orzeł z zadartym ku górze ogonem. Zamek budowano kilka lat.
Po ukończeniu budowy Sambor umieścił w zamku swoją siedzibę. Osada rozwijała się prężnie. Księciu wiodło się tutaj pomyślniej niż w Lubiszewie. Pozbył się uciążliwego sąsiedztwa joannitów, a obecność Wisły dała możliwość gospodarczego rozwoju, głównie transportu. Wkrótce, w 1260 roku, osadę zamienił na miasto. Wtedy Sambor sprowadził z Grudziądza Hermana, znanego na całym Pomorzu mincerza. Mistrzu, rzekł do przybyłego, chcę posiadać własną mennicę, a w niej będziesz bił moje denary. Zgoda, panie, odpowiedział Herman. Jaki wzór mam na pieniądzach odcisnąć? Czy twoją podobiznę? Nie, nie, przerwał szybko Sambor. Na moich denarach będzie odciśnięta podobizna gryfa. Ma mieć podniesione przednie łapy, a głowę zwróconą w lewo, w stronę, gdzie córka moja króluje. Wkrótce w dzielnicy tczewskiej znalazły się w obiegu pieniądze z wizerunkiem gryfa. Był to pierwszy na Pomorzu gryf, wpierw upamiętniony w pieczęci i w herbie, potem w monecie. Od tego czasu Tczew w swoim herbie posiada gryfa złotego lwa orła na niebieskiej przestrzeni, takiego jak go widział Sambor, ozłoconego promieniami zachodzącego słońca na niebieskim niebie. Chciałabym wam dzisiaj przeczytać, nosi tytuł Otomin i Odymina, a zatem posłuchajcie. Na gdańskiej Wysoczyźnie jest piękne jezioro, które się nazywa Otomińskie. Nazwa ta pochodzi od imienia rycerza, który koło jeziora miał swój gród i do którego ono należało. Niektórzy co prawda powiadają, że to on nazwał się Otominem, dlatego że tak się zwało jezioro. I to może być prawda. Tak jak prawdą jest, że w tym pięknym jeziorze mieszkała cudowna syrenka, która nazywała się Odyminka. Tak zwał ją ten rycerz, bo mu się bardzo podobała. Ludzie mówili o niej po prostu Odymina i unikali jej, dlatego że gdy wychodziła z wody, mogłaby ich do siebie zwabić pięknością i skowronkowym śpiewem. Ale syrenka była dobra, nikomu nic złego nie robiła. Rycerz Otomin tak się w Odyminie rozmiłował, że co dzień wychodził nad brzeg jeziora i prosił, by do niego przypłynęła. Ona też go polubiła. Był dobry, pięknie się prezentował i wydawał się jej wierny. Ale w tamtych czasach każdy rycerz miał nad sobą jeszcze możniejszego rycerza. Otomin miał króla. Pewnego razu król wezwał go do siebie na swój dwór. Taki był wtedy zwyczaj, że rycerze musieli od czasu do czasu udawać się na dwory swoich seniorów, aby im służyć. Otomin powiedział o tym wezwaniu Odymince. To ją zmartwiło. Wiadomo, rozstanie dla zakochanych jest ciężkie. Rodzi różne myśli, a w tamtych czasach każda dalsza droga groziła niebezpieczeństwami. Każdy dwór miał też swój świat, swoje zwyczaje i wybryki. Przy pożegnaniu Odyminka wręczyła ukochanemu cudowne kwiaty, z których ubiła wianek na jego hełm. Były to najwspanialsze lilie wodne, rosnące w jednym z zakątków ich jeziora. Prosiła też Otomina, aby nikomu nie zdradził jej imienia i miejsca pobytu, ani nie wyjawił, skąd te kwiaty ma. On przyrzekł, nawet przysiągł, że nigdy jej nie zdradzi. Wianek mienił się różnymi barwami, błyszczał w słonku. Otomin pędził przez dni i noce na dzielnym, ostrym rumaku do swojego pana i władcy, a za nim ciągnęła się smuga świeżej woni. Aż ludzie się oglądali i dziwili tej wspaniałości. Dziwiły się też ptaki, skowronki śpiewały, a on przypominał sobie śpiew Odyminki. Czasem jednak i wrony zakrakały, jakby wietrzyły nieszczęście. Ale Otomin o tym nie myślał,
To był młody, mocny, gibki, w rycerskiej sztuce wyćwiczony, w bitwach obyty. Jak tylko wjechał przez szeroką bramę królewskiego grodu, od razu zwrócił na siebie uwagę wszystkich dworzan. Zaczęli szeptać o jego przepysznych kwiatach. Zaraz też musiał się stawić przed oblicze pana seniora, a ten zaciekawiony zapytał: skąd masz, mój wasalku, te cudowne kwiaty? Kto ci je dał? Otomin spuścił oczy i nic nie odpowiedział. Ja też chciałbym mieć takie kwiaty. Twój hełm przystrojony, a mój królewski nie? Rycerz znowu nie odpowiedział. Teraz król się rozgniewał. Wskazał ręką na drzwi i przez zaciśnięte zęby rozkazał: precz. Otomin musiał odejść. Znaczyło to, że król go może nawet wygnać z kraju. Kiedy znalazł się za bramą grodu, był bardzo zatroskany, ale nadal pięknie przystrojony wiankiem. I takim go dostrzegła księżniczka, córka króla. A śliczna była bardzo. Powiadano, że śliczniejszego dziewczęcia nie ma na świecie. Mogła oczarować każdego rycerza, ale swojej ręki nie chciała dać żadnemu. Na tę piękną pannę natknął się wyjeżdżający Otomin i od razu został przez nią zniewolony. Nie mógł od niej oderwać oczu. Skąd, waleczny i przystojny rycerzu, masz te wspaniałe kwiaty? Zapytała księżniczka. Otomin stanął nieśmiały i słaby jak chłopczyk. Padł na niego zły urok. Zapomniał przysiędze danej o dymince, kolana się pod nim ugięły. Patrzył i patrzył w bystre, przepiękne oczy dziewczęcia. W końcu wymamrotał: Odmina, odminka z mojego jeziora otomińskiego. Ledwie te słowa wyrzekł, wianek zszarzał, zwiądł i spadł z hełmu. I było po wspaniałych kwiatach. Księżniczka roześmiała się. Ach, tyś złamał przysięgę. Kiedyś tę jedną złamał, to złamiesz i inne. Dobrze robi mój ojciec, że cię wygania z zamku. Otomina jakby opuściły siły. Ledwie trzymał się na koniu. Jechał do domu powoli, zafrasowany bardzo. Wewnętrznie rozbity. Jakby nie był rycerzem, jakby nie był nawet mężczyzną. Gdy dotarł do swojego grodu, zaraz wprowadził konia do stajni i ruszył w stronę jeziora. Myślał, że ubłaga odyminkę. Uprosi o przebaczenie i to przywróci spokój jego duszy. Wołał więc: Odyminko, odyminko, pójdź, ukaż mi się. Opowiem ci o wszystkim, co się stało. Pójdź, pójdź, przebacz. Zapomnij mi moją słabość. Wołał daremno. Odyminka nie pokazała się. Powiadają, że w chwili, gdy zdradził jej imię, odeszła z jeziora na zawsze. Otomin nie wiedział, co ze sobą począć. Wreszcie wszedł na najwyższy kamień na wysepce jeziornej i skoczył w głąb toni, by więcej już nie wypłynąć. Jego gród, niezamieszkany, opuszczony przez ludzi, krośnięte i prawdopodobnie samego Boga, zaczął się powoli rozsypywać, tak że tylko nazwa po nim pozostała – Otomino. No i przed nami już ostatnia legenda, której tytuł brzmi Bochen chleba w kamień zamieniony. W którymś roku głód tak rozczapierzył swoje gniotące łapy nad naszą pomorską, że ludzie rozpaczali i opadali z sił. Musiał im pomagać bogaty i zasobny klasztor oliwski. Otworzył on spichrze i komory, by wesprzeć najbardziej potrzebujących. Ciągnęli więc ludziska z bliska i z daleka do oliwy, by choć trochę się poratować, dostać trochę zboża, mąki czy chleba. Był między nimi dość majętny gbur, mieszkający niedaleko, który pamiętał o pożekadle, od przybytku głowa nie boli. On także poprosił o wsparcie, a że zakonnicy nikogo bez darowizny nie puszczali, też dostał wielki bochen wspaniale pachnącego chleba. Włożył go do torby i powędrował do domu. Ale w drodze napatoczył mu się w pół zgięty staruszek, wsparty na kiju, dyszący, pewno ze słabości, jak miech kowalski. Pochwalił Boga, spojrzał na gbura proszącym wzrokiem zaczerwienionych oczu i wyszeptał: dajcie mi, panie, choć troszeczkę waszego chleba, który macie w woreczku. Czuję jego silny zapach. Jestem bardzo głodny. Jestem tak słaby, że do oliwy nie dociągnę.
Co wy, stary wędrowcze, zapach chleba czujecie? Ja w torbie żadnego chleba nie mam. Jest w niej tylko kamień, którym oganiam się przed kundlami, co mnie przy zabudowaniach dopadają. Burknął gbur i ruszył w drogę. Biedak westchnął i wyszeptał. Gdzie kamień w sercu, to i w torbie kamień. Muszę iść dalej, może mnie jednak ktoś poratuje. Minęli się. Staruszek powędrował w stronę oliwy, a gbur skierował się w swoją stronę. Ale wkrótce jego kroki zaczęły tracić giętkość i siłę. Poczuł, że słabnie. Torba stawała się coraz cięższa, musiał odpoczywać. Siadł na kępie trawy i z ciekawości zajrzał do torby, żeby ucieszyć oczy wspaniałym bochenkiem chleba. Ale jakże się przestraszył, kiedy sięgnąwszy po bochen, przekonał się o boskiej karze. Za twardość serca i chciwość zamiast chleba w torbie był kamień. I to by była ostatnia już dzisiaj legenda. Mam nadzieję, że podobały Wam się historie z Kaszub i Kociewia. Zachęcam Was również do tego, byście sami poszukiwali takich różnych historii. A jak trochę podrośniecie, zapraszam do naszej biblioteki. Do zobaczenia!